Siema! Ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to jest kolejny odcinek kariery, w której mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj kupić, a w zasadzie nam kupić Kaja Havertza, a w zasadzie podpisać go na przyszły sezon. Co prawda, nie wiem, czy będzie przyszły sezon tej kariery, bo jeżeli tutaj zdobędziemy potrójną koronę, jesteśmy na naprawdę dobrej drodze, żeby to zrobić, no to nie będę widział sensu, żeby zostać w Bayernie, a to jest klub, w którym tą karierę skończymy. Ale i tak zostało nam jeszcze tutaj dużo pracy, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną, zostawić łapkę w górę, że będziecie subskrybowali. I spokojnie, jeżeli ta kariera się skończy, to będzie kolejny projekt, który już mam w głowie, więc na tym kanale content będzie cały czas przez wakacje. No nie mogę obiecać, że codziennie, bo oczywiście zawsze może się coś wysypać, ale mam plany, żeby był codziennie, więc liczę na to, że będziecie zadowoleni. Słuchajcie, że będziecie tutaj na bieżąco zaglądali 7 rano, codziennie 7 dni w tygodniu. No chyba, że nie, ale postaram się, żeby tak. A teraz słuchajcie, w zasadzie porozmawiajmy z tym Kajem Havertzem, ponieważ my tu pitu pitu, my tu gadu gadu, my tutaj w ogóle buju buju i tak dalej, a ten Kaj może zaraz zmienić klub. Kaj, gdzie jesteś? Jest Dybala oczywiście, jest Hadzi i Kai Havertz jest tutaj, gotowy do podpisania. Tak więc proponujemy podpis, słuchajcie. No to będzie transfer niezwykły. Rashford z podwieszonym Havertzem pod sobą. No to brzmi naprawdę znakomicie. Oczywiście będzie zawodnikiem kluczowym. Nie mam zamiaru go oszukiwać. 25 lat wydaje mi się być niezłym wiekiem, żeby zrobić krok zdecydowanie wyżej. Do Bayernu Monachium, do największego klubu w Niemczech. Więc zobaczmy w takim razie, zignoruj klauzulę odstępnego, na to się nie decyduje. I słuchajcie, jako że on nie chce dużej pensji, to ja się zgodzę na ten bonus 1 100 000. To jest zawodnik, pamiętajcie, którego zdobywamy na kontrakcie. Tak więc tutaj musimy pamiętać o tym, że on będzie także chciał mieć bonus do kontraktu. Jest to w pełni naturalne zachowanie, tutaj nie możemy mieć do niego pretensji. Tak się zastanawiam, kurczę, wypożyczyłbym tego Goetze na te ostatnie momenty tutaj tego sezonu, bo mógłby nam się przydać, ale nie chcą go wypożyczyć, to nie będę go wypożyczał. Klikam po prostu, żeby zobaczyć, czy jest szansa. Oczywiście wiem, że żaden z tych zawodników... Ojoj. Tego się nie spodziewałem. Bardzo pozytywnie się tego nie spodziewałem. Ale wyobraźcie sobie, Rashford, Havertz, Leroy Sané. No wyglądałoby to nieźle. Ale pytanie jest, kurczę, takie. Co wtedy z Kingsleyem Comanem? Stać jest nas na utrzymanie tych zawodników, bo po tej ogromnej wyprzedaży, po tej restrukturyzacji, którą przeprowadziliśmy, no nasz budżet nadal jest piekielnie wysoki. Tutaj wyprzedaliśmy ogromną liczbę zawodników, którzy nie byli nam do niczego potrzebni. Jakby jesteśmy w stanie go utrzymać, ale musielibyśmy to zrobić wtedy w ten sposób, że w lutym, znaczy po styczniowym okienku transferowym, pozbylibyśmy się Sona i pozbylibyśmy się Comana, co sprawiłoby, że oni wiedzą, że grają w tym klubie do końca roku. A my wiemy, że przychodzi do nas dwóch liderów reprezentacji Niemiec. Wtedy ten skład, oj, by wyglądał zabójczo. Ale na Leroya Sané zostawię sobie jeszcze chwilkę czasu. Zastanowimy się, słuchajcie, jeszcze jest szansa. My mamy ofertę transferu Rodriego z Barcelony. I powiem tak. To jest oferta, którą ja mogę rozważyć. Nie mówię, że chcę go sprzedawać, ponieważ jestem z niego bardzo zadowolony w tym sezonie, ale to jest oferta, którą ja jestem w stanie rozważyć. Tylko że Rodri jest absolutnym topem, jeśli chodzi o pomocników obecnie, więc musimy za niego dostać topowe pieniądze, tym bardziej, że jest styczeń, słuchajcie. Jakby, no co mogę powiedzieć? Tutaj to jest nasza karta przetargowa. Manchester United chce Heung-Minsona. Ja Heung-Minsona sprzedam. To już jest pewne. Havertz oznacza odejście Heung-Minsona, ale nastąpi to dopiero po zamknięciu okienka transferowego, tak żeby ten transfer nie miał wpływu na jakby na ten sezon, tylko żeby w kolejnym sezonie odejdzie sobie Son i w to miejsce od razu wskakuje Kai Havertz, bierze dyszkę na plecy, jest zachwycony. Kolejna oferta za Heung-Minsona, no cała Anglia się o niego bije. Ja pozwolę im walczyć, słuchajcie, będę z chęcią oglądał, jak prześcigają się w wydawaniu tych pieniędzy za niego, ale to jeszcze nie jest ten moment, to jeszcze nie jest ten czas.
No teraz żałuję, że ta kariera nie jest na streamie, bo naprawdę Leroy Sané w Bayernie to w ogóle jest coś, co jest możliwe, że się wydarzy w rzeczywistości, ale przede wszystkim czy w tej karierze, czy czas pozbyć się Kingsleya Coman'a? To jest teraz pytanie, gościa, który ja nie ukrywam do końca nie spełnia naszych potrzeb, jeśli chodzi o to, co produkuje w tym sezonie. Znaczy, to jest głupia sprawa, że musimy go skreślić w zasadzie w tym momencie, jeżeli musimy go skreślić w ogóle. No bo zobaczcie na to, spójrzmy na statystyki naszego zespołu, bo jakby no to jest najistotniejsze. Zobaczmy sobie występami oczywiście. Heung-min Son, 17 goli w 30 występach i do tego 8 asyst. Genialny, ale w sumie chyba lepiej będzie pozycją zobaczyć, bo tak to będę trochę czekał. Marcus Rashford, 24 spotkania, 15 goli, 2 asysty. Geniusz, po prostu uwielbiam. Kingsley Coman, 16 spotkań, 5 goli, 2 asysty. To nie jest zła konwersja, słuchajcie, to naprawdę nie jest zły wynik. W porównaniu na przykład z Sancho, 26 spotkań, 9 goli, 7 asyst, to jakby nie jest aż tak zły wynik, chociaż Sancho tutaj produkuje też więcej, jeśli chodzi o asysty. No kurczę, nie wiem, no. No nie wiem. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem. Chciałbym wiedzieć, ale nie wiem, tak zupełnie. Zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jest czas, żeby Barcelona się zastanowiła. Jest czas, żebyśmy z tym wszystkim doszli do jakby do jakiegoś ładu. Fein, dostajemy ofertę wypożyczenia za rok z Rems, a w zasadzie z Rem. 80 oceny ogólnej, nie. Jesteśmy jeszcze we wszystkich rozgrywkach. Gdybyśmy odpadli z pucharu, to ja bym to rozważył, ale jako, że my jesteśmy cały czas w pucharze, no to ja go nie mogę wypożyczyć. Jakby nie ma takiej opcji, żebym ja mógł go wypożyczyć. Kolejne rozmowy spełzły na niczym. Spoko, słuchajcie, ja go nie muszę sprzedawać w tym momencie i nie chcę go w tym momencie sprzedawać, więc tego nie zrobię. Son, oferta wycofana i bardzo dobrze. A ja cały czas się zastanawiam, słuchajcie, no nie wiem. Znaczy Leroy Sané strasznie mocno wykrzywiłby nam drabinkę finansową i to tak bardzo mocno. Getz obiektem zainteresowania ze strony Eintrachtu, ciekawy transfer. Dawid Alaba jest zainteresowany, PSG chce go, Chelsea chce go kupić. My mamy ofertę wypożyczenia Szabaniego. I słuchajcie, to jest zawodnik, którego ja mogę wypożyczyć, bo takich jak on mamy kilku i bez niego jesteśmy w stanie sobie poradzić, myślę. Tylko tutaj interesuje nas wypożyczenie półsezonowe, czyli żeby wrócił do nas w wakacje. Żebyśmy wiedzieli, na czym budujemy. Tak więc słuchajcie, krótkoterminowe mogę wam dać, spokojnie, nie ma problemu. Spoko. Tylko że wy macie interes, więc ja za to płacić nie będę. Panowie, wy macie interes, więc ja za to płacić nie będę. Panowie, wy macie interes, więc musicie płacić więcej. Wiem, że ja normalnie negocjuję w drugą stronę, ale mam to gdzieś. Ja jestem Bayernem, ja robię co chcę. Jakby ja będę negocjował po swojemu i wydaje mi się, że patrząc na to, co robimy na tym rynku transferowym, to nie wychodzimy z tym najgorzej. Mamy Sancho, Rashforda i innych, a mamy nadal 100 milionów ponad na zakupy i pół miliona na pensję, więc jakby chyba sami rozumiecie, wykorzystajmy to pół miliona. Wydaje mi się, że Kingsley Coman to nie jest to. To zwyczajnie nie jest to. Nie mówię, że go sprzedamy. Może jakoś to wszystko wciśniemy. Ale słuchajcie, Leroy Sané ma przed sobą jeszcze naprawdę kilka lat dobrej gry. Co prawda tutaj pensja tygodniowa jest absolutnie horrendalna. Pamiętajcie, że jest coś takiego jak drabinka płac. Nie możemy robić komina takiego, nie możemy robić aż tak ogromnej wyrwy dla jednego zawodnika, mimo że to jest gigantyczna gwiazda. To wydaje mi się, że powinniśmy się tu kręcić w okolicach 200 tysięcy tygodniowo jednak. Żeby ten jakby jakaś hierarchia w drużynie została zachowana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie będzie klauzuli odstępnego. Powiem tak, to usuwamy. Schodzimy tak. I to są dobre pieniądze. Okej, spoko. Możesz mieć to. To jest dużo więcej niż zarabia ktokolwiek u nas. Ale umówmy się, nie jest to mega dużo więcej.
zejdźmy do 2. To jest nadal malutko. 2-100, okej, okay. Oni zeszli. Ja zejdę, słuchajcie. Leroy Sané, podpisany. 2 zawodników. 2 najlepszych Niemców podpisanych. I to, jak ten skład teraz wygląda, to ja naprawdę absolutnie nie mam pytań. No, wow, 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 wow. Ten skład w przyszłym sezonie będzie absolutnie znakomity. A w tym sezonie już to gra nieźle. Więc naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, w jakim kierunku to idzie. Ryuk chciałby zagrać w kolejnym spotkaniu. Słuchajcie, nie widzę przeciwwskazań, żeby go wpuścić na boisko. Aczkolwiek wpuszczę go tutaj, bo Odriozola no, nie daje mi powodów w ostatnich spotkaniach, żeby w jakikolwiek sposób móc myśleć o rezygnacji z jego usług. Gościu strzela w co drugim meczu w zasadzie, będąc bocznym obrońcą w ostatnim czasie, więc nie możemy, broń Boże, tutaj stwierdzić, że nie, chłopie, nie grasz. Z Norym Mergią myślę, że sobie poradzimy bez problemu. Może nie bez problemu, ale wygrywamy 1-2. Czerwona kartka dla Niklasa Zyle, ale jakoś to przeżyjemy. Ta rotacja, jeśli chodzi o defensywę, jest całkiem znośna. Oferta wypożyczenia Szabaniego. Widzę, że wraca do nas jakiś inny zespół tym razem. Cagliari, ciekawy zespół. Wolałbym go wypożyczyć do Mainz, tak jak poprzednio, ale no niestety tam się pokłóciliśmy o pieniądze. Ja nie mam zamiaru ustępować. Oni mają przejąć na siebie większość swoich wydatków. Tym bardziej ciekawi mnie to, że Cagliari chce go ściągnąć do siebie, ponieważ no nie wydaje mi się, żeby było ich stać na tego typu posunięcia, ale spójrzmy. Okej, nie spodziewałem się, że zaakceptują. 50-50 może być. Ja więcej nie będę płacił niż inny zespół. No dobra, tak więc słuchajcie, jesteśmy gotowi na to, żeby powoli iść dalej. Rüge jest zadowolony, że wystąpił. Ja jestem zadowolony, że on jest zadowolony, bo nie dość, że zagrał, to my wygrywamy i sytuacja wygląda naprawdę bardzo optymistycznie. Maj się też rozwija, co jest bardzo fajną opcją, dlatego że no mamy tego rezerwowego obrońcę, mamy 2 zaraz obrońców, którzy będą mieli po 80, więc jest spoko. 5 punktów przewagi nad Lipskiem, więc naprawdę w tą drugą fazę sezonu wkraczamy powoli w bardzo dobrej dyspozycji. Zobaczmy, co nas czeka tutaj w biurze. Szabani został wypożyczony, nie ma problemu. A co ciekawe, słuchajcie, Varane przychodzi do Juve. Moise Kean z Arsenalu przychodzi do AC Milan. To jest naprawdę ciekawa droga transferowa. A Benjamin Mendy przechodzi do BVB. No, zbroją się nasi rywale. Zobaczymy, czy przyniesie to jakieś pozytywne rezultaty dla nich. Ja muszę powiedzieć, że zastanawiam się jeszcze, czy powinniśmy wykonać jakiś ruch transferowy. No ale czy te 2 ruchy, które wykonaliśmy, nam nie wystarczą? Tak, bądźmy ze sobą szczerzy, słuchajcie. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty i możemy być z siebie zadowoleni. Tutaj patrzę na wszelki wypadek, czy jest ktoś, na kogo powinienem zwrócić uwagę. Jest jakiś Niemiec. Okej, tak więc słuchajcie, tego Niemca sobie my od razu wrzucamy na radar, żeby go ściągnąć, nawet jak chętnie go nawet ściągnę w wakacje, ale jeżeli ktoś ma flagę Niemiec, to od razu cyk, cyk, my go próbujemy ściągnąć. Tego sobie wyskautujemy, bo wydaje mi się, że to może być regen Ariana Robena, więc ja chcę mieć naprawdę tutaj pod lupą wszystkich tych, którzy pasują do naszego zespołu i chętnie ich będę tutaj, wiecie, miał na tapecie rozłożonych pięknie, żeby ich łowić po prostu, no ale tym najwyżej zajmiemy się w środku tego sezonu. Teraz kończymy to okienko transferowe i zrobimy tylko jedną rzecz, a mianowicie weźmy sobie w tym momencie zespół, weźmy sobie centralę składu i Heung-min Sona, bo ja nie wiem, czy on jest na bloku transferowym. Nie jest na bloku transferowym, okej, okay, tak więc Sona oraz Komana będziemy mogli dodać spokojnie do bloku transferowego. Ja wierzę w ich zawodowstwo, przede wszystkim zawodowstwo Heung-min Sona, że ten gościu będzie w stanie nadal umrzeć za ten klub, nawet jeśli nie będzie, nawet jeśli wie, że nie będzie grał już w tym zespole nigdy więcej. Manchester United, w przeciwieństwie do Manchesteru City, chce sięgnąć po Rodriego, ale my, słuchajcie, tutaj potrzebujemy dużej kwoty. Naprawdę, ja jestem gotów go sprzedać, ale czemu ja mam w styczniu się tutaj żyłować? Jakby to wy macie problemy, że nie przedłużacie zawodnikom kontraktów. Jakby to wszystko jest w waszej gestii. Ja dobrze prowadzę te zespoły, nikogo mi tutaj nie podbieracie. Jak podbieracie, a ja go nie chcę puścić, to go nie puszczam. Więc jakby wy musicie mi zapłacić tłusty hajs. Jak to zrobicie, to ja go chętnie sprzedam.
Mamy Tiemue Bakayoko, on dokończy sezon spokojnie, więc jakby bez problemu. Rozmowy z Pełzu na niczym, nie ma problemu, a Lenglet miałby przejść do Liverpoolu, a Liverpool zaczyna z naprawdę wysokiego C. Ja porozmawiam z Jurgenem Kloppem, jestem gotowy podjąć rozmowę z przemiłym niemieckim menadżerem, ponieważ wydaje mi się, że tutaj możemy naprawdę się porozumieć. Tak więc Jurgen, ja Ciebie bardzo lubię. To prawda, Bayern chyba nie powinien Cię do końca lubić, ale ja też lubię zarabiać dobre pieniądze na dobrych zawodnikach. 120 milionów za Lenglet to są dobre pieniądze. Okej, okay, Czarek, ja Jurgena lubię, ale weź tam, weź go wyprowadź, jakby, tylko miły bądź i na piwo nie idźcie. Bo wiesz, jak to się potem kończy, nie wracasz i ja nie mam jak się tutaj zajmować gośćmi. Dobra, tak więc, to mamy załatwione. Co ciekawe, Duda jest podobno na celowniku. My będziemy patrzyli na tego zawodnika, słuchajcie, bo to zawsze warto trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o tą Bundesligę. Bo po pierwsze, ściągając tych gości, my osłabiamy naszych rywali. Po drugie, ściągając tych gości, my nie dość, że się wzmacniamy, to wzmacniamy się zawodnikami, którzy wiedzą, jak radzić sobie w tej konkretnej lidze. Podczas następnego okienka transferowego chciałby odejść od nas Renato Sanchez. Szczerze, nie widzę żadnego problemu, bo gdyby odszedł teraz Rodri, to on by dostał więcej czasu na grę, ale na razie Rodri się nigdzie nie rusza. Dobrze, słuchajcie, powinniśmy zastanowić się tylko teraz nad jedną rzeczą, a mianowicie przejść do składu i zakomunikować światu, że jesteśmy gotowi pożegnać Komana i Sona. Tak jak mówię, ja wierzę w ich zawodostwo. Mam nadzieję, że ich dyspozycja nie zmieni się po tym, jeżeli ewentualnie podpiszą kontrakty. A jeżeli Koman podpisałby kontrakt z jakimś innym klubem i zacząłby grać gorzej, no to jedynie utwierdzi mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, że się go pozbyłem. Dobra, słuchajcie, przed kolejnym spotkaniem musimy troszeczkę tutaj poczarować, a mianowicie Lenglet wróci do podstawowego składu. Wolałbym nie grać z dwoma zawodnikami lewonożnymi, przyznam szczerze, dlatego tutaj zagra sobie Mai, który ładnie pracuje na treningach, tak więc też nie mogę mieć do niego żadnych pretensji. W środku pola wystąpi sobie w tym momencie Bakayoko, bo gra lepiej niż Rodri, znaczy jest w lepszej dyspozycji, bo jeśli chodzi o Rodriego, to tak samo, to muszę przyznać, że jestem zadziwiony ilością bramek, którą zdobywa, bo co jakiś czas naprawdę ładuje całkiem regularnie. Nie są to występy na poziomie Saula chociażby z Atletico, ale nie wygląda to źle. No i kiedy myślę o tym Atletico, przyznam szczerze, że mam w głowie tego naszego Rybicza, czy tam jak on się nazywał, tego Modricza, czy tam Rakiticza Regen. No i tak sobie myślę, że on może za tego Rodriego do naszego klubu, to by było coś. No sam nie wiem. Wiem na pewno, że zawsze dobrym pomysłem w tej karierze jest posiadanie Marcusa Rashforda, ponieważ on naprawdę wie o CB, jeśli chodzi o strzelanie bramek, ale niestety kolejny mecz opłacony kontuzją naszego zawodnika. Na 8 tygodni wypada Odriozola. Niby to jest ból, bo był w znakomitej dyspozycji, z drugiej strony jednak mamy cały czas tego Rugę, czy Ruga, który myślę, że da sobie radę tutaj. Ale ogólnie rzecz biorąc, no nie cieszy mnie oczywiście fakt tego, że nasz znakomity boczny defensor wypada. Dostajemy ofertę za tego Tillmana. Kiedyś go zdejmę z tego bloku transferowego. Kiedyś się go pozbędę, słuchajcie. Stamtąd jak na razie skupmy się na spotkaniu z Lipskiem, które będzie meczem bardzo trudnym. I tutaj po prostu troszeczkę pozmieniamy, ale nie też tak bardzo dużo, bo chciałbym z Lipskiem zagrać dobre zawody. I boję się po prostu jakby, no boję się tego spotkania, co wam będę gadał. Nie chcę tutaj przegrać, zwyczajnie. Więc zrobimy tak. Okej, tutaj wróci sobie Rodri. I z lewej strony tutaj sobie zagra ten gościu. I tu zagra Denis. Tak więc wydaje mi się, że nadal wychodzimy mocnym składem. To co najmocniejsze będzie na ławce też, więc to nie jest tak, że chłopaki w ogóle nie pojadą na to spotkanie. Damy zagrać paru innym gościom, no ale z uwagi na to, że to jest mecz na wyjeździe, to tutaj nie chcę ryzykować, aczkolwiek mam wrażenie, że nas Lipsk tu wyeliminuje. Tak coś czułem, słuchajcie. Tony Van Den Beek
i Puado strzelają bramki, u nas trafia Sancho i niestety Donis wypada z powodu urazu. No szkoda, wielka szkoda, słuchajcie, mam nadzieję, że może to był dwumecz, wątpię, bo do tej pory chyba wszystkie spotkania w tym pucharze były rozgrywane w formie no jednego meczu, a szkoda, że tak wyszło. Co więcej, ewidentnie winę tutaj za tą porażkę ponosi Rodri, patrząc na jego wykres, więc teraz też chwilę zajmie, zanim Hiszpan się odbuduje. Donis tutaj wypada, więc jego miejsce tu zajmie sobie jakiś zawodnik ofensywny, nam by się tutaj przydał, ale w sumie dobra, niech będzie Sanchez, ale zobaczcie, że wypadł Donis i tak na dobrą sprawę nie mamy żadnego podstawowego napastnika, znaczy nie podstawowego, tylko no napastnika po prostu klasycznego. Spójrzmy tylko jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie na ile straciliśmy naszego greckiego gracza. Kontuzja na 2 miesiące, czyli w zasadzie do końca grania dla niego go tracimy, a szkoda, bo teraz by się nam przydawał. Oczywiście jest Müller, którego możemy używać tutaj, no ale wiecie, o co chodzi. Na szczęście udaje nam się wygrać kolejny mecz. Marcus Rashford pokazuje klasę oczywiście, a teraz czas na spotkanie w Lidze Mistrzów i z kim sobie innym mógłbym się spotkać, słuchajcie. Ja już widzę, jak z nimi odpadamy. Przecież to jest maszynka do eliminowania. No z kim innym mógłbym się tutaj spotkać, jak nie z Atletico Madryt. Oj, to będzie sentymentalne starcie, to będzie sentymentalny pojedynek. To będzie ciężki mecz, to będzie ciężki mecz, bo przeciwnik jest ciężki. Na szczęście są 3 dni na regenerację, więc spokojnie, większość naszego składu powinna być w formie. Zobaczmy zresztą, jak to będzie teraz wyglądało. Fartuch tutaj się zmieni z Onaną, tutaj damy zagrać jednak jeszcze Onanie, wierząc bardziej w jego umiejętności. Oj, ale na to spotkanie przydałby się Odriozola. Dobra, z lewej strony wystąpi oczywiście Kingsley Coman, Son, Sancho, Rashford, to wygląda dobrze. Czy tutaj zostawiamy kogoś, kogo nie powinniśmy zostawiać? Przyjrzyjmy się dobrze, bo czeka nas ciężki bój. Naprawdę czuję stres przed tym spotkaniem, bo ja wiem, z jakim potworem będziemy się tutaj mierzyli. Toni Kroos, twoje doświadczenie może nam się teraz przydać bardzo mocno. I zobaczmy, Wanda Metropolitana, która była naszym domem przez ostatnie 2-3 sezony, już do końca nie pamiętam. Zespół, z którym zdobyliśmy Champions League, teraz staje naprzeciwko nam. No zawsze to jest sentymentalna podróż i możliwość zobaczenia, jak to wygląda w ramce. Jan Oblak, prawa strona Bellerin, środek Jimenez, Skriniar, Firpo, Llorente, Saul, Januzaj, Felix, Silva, Correa, czyli tylko jedna zmiana, Januzaj pokazuje się w składzie. Co ciekawe, pozostaje na Toma Lemar, więc jego wygryzł Belk. No a tutaj ciężko będzie się przebić przez tą obronę. Ja coś o tym wiem, że to jest dobra defensywa. I jest tragedia. Silva i Correa. Czyli nasi normalni strzelcy. No to jest naprawdę ból. To jest naprawdę gigantyczny ból, słuchajcie. My dostajemy ofertę z PSG. Jako, że to jest dosyć wczesny etap, to wydaje mi się, że możemy się tutaj porozumieć z nimi. Znaczy porozmawiać z nimi dosyć solidnie, ale czuję, że to będzie trochę taka klasyka Bayernu, że szybko odpadniemy w tej Lidze Mistrzów. No trafiliśmy na Tytana i jak gdyby, no sorry, ale no stworzyliśmy w Atletico bestię, tak? I to czuć, i to naprawdę czuć. Na to spotkanie wyjdziemy tym składem, ponieważ chciałbym, żeby chłopaki nabili sobie troszeczkę formy. A wiem, że bez problemu zrobią to na Hanowerze, jakby to będzie taka pożywka. Uła. No tego to ja się nie spodziewałem. Szło dobrze, a przyszedł dołek. Ale taki dołek nie możecie. Dołek taki Bayern może mieć na początku sezonu, ale nie potem. Jakby ta forma powinna rosnąć, a nie zacząć się genialnie, a potem spadać. Oferta transferu za Sona z Leicester City, proszę bardzo. Tak po starej znajomości. Tutaj nie mam zamiaru wam robić pod górę Leicester. Co prawda jakaś komisja mogłaby się do nas przyczepić, że odrzuciłem tyle ofert, a Leicester zaakceptowałem. Co ciekawe, oj, to będą nasze 2 nabytki, coś czuję, bo naprawdę chłopaki wyglądają bardzo solidnie, jeśli chodzi o przyszłość, więc ich sobie na pewno tutaj zapamiętamy.
Ale teraz nie myślmy o transferach, słuchajcie. Teraz myślmy o tym, co się tutaj dzieje, bo naprawdę jest ciężko, jest źle, jest trudno, jest fatalnie. Czas na spotkanie z Borussią Dortmund. My mamy możliwość sprzedania Kingsleya Comana, który od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem PSG. Myślę, że taki transfer jemu odpowiada. Wróci do Francji. No i zobaczymy, jak tam będzie sobie radził. Son idzie do fantastycznego klubu, więc wszyscy naprawdę powinni być zadowoleni, bo to są takie ruchy mające sens, mające ręce i nogi. A teraz my gramy z Borussią i po tym spotkaniu my możemy nie mieć rąk i nóg. Tak naprawdę, to będzie spotkanie, które może nas tutaj srogo przetyrać. Ja dlatego nie podkładam się, ale staram się wyratować nas delikatnie przed ewentualnym rykoszetem tego spotkania. Jakby sytuacja w lidze jest całkiem spokojna. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest okej w lidze. Mamy 4 punkty przewagi nad Lipskiem. A jeżeli nam teraz pójdzie forma jeszcze bardziej w dół przed meczem z Atletico, to będzie źle. Dlatego ja jestem gotowy odpuścić, nazwijmy to lekko, to spotkanie. Nabić sobie na Hoffenheimie, miejmy nadzieję. Chociaż nie wiem, czy to też nie jest mecz wyjazdowy. A potem zagrać z Atletico na pełnej mocy i motywacji. Tak zrobimy, słuchajcie. Markus oczywiście w podstawie, ponieważ ja liczę na jego umiejętności strzeleckie. I zobaczmy. 3, 4... 1-1, Heung-min Son strzela i to jest ten profesjonalizm, o którym mówiłem. Zgadzamy się na transfer, a on na to odpowiada strzelaniem bramek do samego końca, miejmy nadzieję. Więc ważne jest to, że w tym meczu się nie posypaliśmy, słuchajcie. Chociaż tendencja sypania się tego zespołu jest widoczna bardzo, znaczy sypania się zespołu, no forma, po prostu to jest ten problem, że w tych karierach są naprawdę dołki widoczne, no i to jest jeden z nich. Jesteśmy gotowi na kolejne spotkanie. Jak widać, Rodri z tym gościem coś się zadziało strasznego. Ja nie wiem, co się dzieje w jego głowie w tym momencie, ale to nie są rzeczy dobre na pewno. Chciałbym, żeby w tym spotkaniu, w tym spotkaniu wystąpi Müller, więc troszeczkę tutaj podrotujemy jeszcze, czy podratujemy, nie wiem. Jesteśmy gotowi na spotkanie z Hoffenheimem. Zobaczmy więc, jak będzie wyglądał ten mecz Hoffenheim kontra Bayern. 3-3. Abraham chybiony karny. Zobaczmy, jaki to ma wpływ na formę naszych zawodników, bo boję się tego. Spójrzmy w takim razie. Konferencja prasowa, Son został sprzedany. Okej, nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma problemu. Zobaczmy na to. Chcesz odejść, spoko, odejdziesz. Ja się zgodziłem na ten transfer. Mam nadzieję, że tak, że tutaj okej. No to teraz słuchajcie. Mecz z Atletico. Mecz o wszystko tak naprawdę. To jest taki... No, decider troszeczkę tego, jak będzie wyglądał ten sezon. Rashford, tu wejdzie Thiemwe Bakayoko, tu się znajdzie Lenglet i Süle. Jak widać, Onana psychicznie nie daje rady. Tutaj wejdzie Fartuch, prawa strona będzie Rüdiger, lewa strona będzie Angelinho. Tutaj wejdzie Kingsley Coman. Na ławce rezerwowych, no musi zabraknąć Maja, który się nam sypie niestety, niedobrze. I tu wskoczy sobie jeszcze za tego ten i za tego. Chociaż wiecie co, nie, temu Rodriemu, zaufamy temu Rodriemu. Zaufamy temu Rodriemu. Myślę, że on powinien dać radę. Ale czy da radę? O tym przekonacie się jutro o 7 rano. Zapraszam serdecznie na kolejny materiał. Tymczasem bardzo wam dziękuję. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piona!